Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałem powiedzieć Panie Ministrze, Pani Premier, ale na razie są nieobecni. Mój przedmówca mówi o tym, jak zwiększyć siłę państwa poprzez zwiększenie dochodów. Szanowni Państwo, uważam, że siłę państwa należy zwiększyć poprzez zmniejszenie wydatków i to drastyczne. Ten budżet oczywiście jest budżetem w pewnym sensie odziedziczonym i nie mam pretensji do rządu ani do pani premier. Wspieram ten rząd, jak większość Polaków, patrzę z nadzieją na konieczność zmian. Ale drodzy Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, bezwzględnie stoi przed nami wszystkimi, i tymi z rządów, i tymi z opozycji, zagadnienie, jak zracjonalizować strukturę administracyjną państwa, strukturę państwa, bo to ona generuje zadłużenie. Jeśli ja otwieram budżet i widzę tam na przykład instytucje utrzymywane z budżetu pod tytułem Polski Klub Wyścigów Konnych, no drodzy Państwo, no przecież to woła o pomstę do nieba. Jeśli ja widzę jakiś Centralny Ośrodek Sportu na przykład utrzymywany z pieniędzy budżetowych, pożyczanych, bo my to wszystko utrzymujemy za deficyt, za pożyczki. Jeśli proszę mi odpowiedzieć, po co są te instytucje? Krajowe Biuro Wyborcze utrzymujemy, które naród stać na utrzymywanie przez cały czas administracji wyborczej, kiedy wybory są raz na 4 lata. Jeszcze dajemy im 90 milionów. Krajowa Rada Sądownictwa dostaje 35 milionów na zakup luksusowej siedziby. Czy to są wydatki mądrego, racjonalnie rządzonego państwa w sytuacji, kiedy trzeba zaciągnąć 74 miliardy pożyczek? No nie mogę się zgodzić z takim sposobem podchodzenia do budżetu. I drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że konieczny jest przegląd struktury państwa od góry aż do dołu poprzez samorządową administrację. Powiatowy Urząd Pracy w moim powiatowym mieście liczy 80 osób, liczył 90. Część odeszła do Urzędu Miejskiego, bo kierownik wygrał wybory. Przecież jest to instytucja, która przerabia tylko środki na szkolenia, od którego ani jedno miejsce pracy nie przybyło. Ale to powiatowy urząd. A co w tym czasie robi Wojewódzki Urząd Pracy na przykład? Co robią urzędy marszałkowskie, czym się zajmują? Czym się zajmuje 3/4 osób zatrudnionych w powiatach? W moim powiatowym mieście, kiedy jeszcze powiatów nie było, urząd rejonowy zatrudniał 46 pracowników. Dzisiaj starostwo zatrudnia 160, do tego właśnie dochodzi powiatowy urząd pracy i tak dalej. 3/4 tej administracji to jest administracja specjalna, która powinna być administracją rządową. I trzeba do tego podejść, trzeba zrobić, dokonać przeglądu całej administracji, całej struktury państwa, bo to struktura państwa generuje deficyt i generuje konieczność ciągłego zadłużania. I o ile rzeczywiście trzeba zwiększać wydatki, to każdy racjonalny i rozsądnie myślący, odpowiedzialny kierownik firmy, domu, budżetu domowego czy państwa musi także myśleć o zmniejszaniu wydatków. Ja składam taki wniosek, bo ja rozumiem, że budżet ma swoją bezwładność, jest to budżet przygotowany przez poprzednią ekipę. Pani premier i rząd nie jest w stanie dokonać radykalnego zwrotu, bo to jak z samochodem nie można zbyt szybko skręcić, ale stawiam taki wniosek, iżby powstała komisja, nie wiem, sejmowa, rządowa, która przejrzałaby strukturę państwa od góry do dołu. Nie mogę się zgodzić na taką strukturę państwa, którą dzisiaj widzę. Oceniamy na Komisji Sprawiedliwości instytucje różne. Pan z Generalnej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych przekonuje nas, że w zasadzie w dobie internetu, Facebooka, wszystkiego, w zasadzie nie jest chronić tych danych osobowych, po czym kończy wnioskiem, że potrzeba mu więcej pieniędzy, więcej samochodów, więcej etatów. Drodzy Państwo, trzeba nam odważnego przeglądu i racjonalnego przeglądu struktury państwa i uważam, że projektowi budżetu powinna towarzyszyć obietnica pani premier, że takie działania zostaną podjęte. Wtedy ja z czystym sumieniem będę mógł podnieść rękę za tym budżetem, mając nadzieję, że kiedyś dojdziemy do punktu, kiedy po prostu dokonamy pewnej mądrej reformy naszego państwa, bo jest pan minister, bardzo się cieszę. Ja w takim razie zostawiam mój memoriał, który przygotowałem na ten temat tutaj w sekretariacie. Rozumiem, że to zostanie panu ministrowi przekazane, czy pani premier. I bardzo proszę, zwracam się z tym wnioskiem o powołanie takiej komisji przez panią premier, która przejrzałaby, dokonałaby takiego audytu całej struktury państwa od administracji centralnej przez te wszystkie instytucje typu Polski Klub Wyścigów Konnych, Krajowe Biuro Wyborcze, kompletnie zbędne moim zdaniem. Administracja województwa może obsłużyć wybory o każdej porze dnia i nocy. I żeby tym działaniom naszym zmierzającym do zwiększonego fiskalizmu, bo niestety to, co tu dużo mówić, zwiększenie dochodów to zwiększenie fiskalizmu,
Towarzyszyło również działanie zmierzające do racjonalizacji i zmniejszenia wydatków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos ma teraz pani poseł Krystyna Skowrońska, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.